nagroda w tym roku będzie wręczona po raz pierwszy osobie, która osobiście nie może być dzisiaj tutaj z nami. Aleś Bylacki działał w Białoruskim Froncie Narodowym i w pierwszej na Białorusi organizacji zajmującej się obroną praw człowieka. Niezłomność, uczciwość i bezinteresowność Alesia zdobyły mu szacunek ludzi z wielu środowisk. W sumie aresztowano go ponad 20 razy. Chcielibyśmy, żeby ta nagroda wzmocniła kampanię na rzecz uwolnienia Alesia i żeby była wyróżnieniem nie tylko dla niego. W ten sposób chcemy wyrazić uznanie dla wszystkich, którzy walczą o wolność na Białorusi. Żywie Białoruś! Uczcimy człowieka, który jest jednym z nas, który jest może 1000 kilometrów na wschód, ale który myśli dokładnie tak, jak my wszyscy na tej sali. I ma jeszcze więcej odwagi, niż my jej mamy. My Polacy mamy szczególne zobowiązania do tego, aby wspierać ludzi walczących o wolność, sprawiedliwość i demokrację. Mam nadzieję, że wsparcie, które udziela nasz bank, przysłuży się wolnej i demokratycznej Białorusi. Сьогодні повинен був присутнічати мій муж і одночасово старшиня правоохоронного центру «Весна» Алес Білецький. Я б хотіла виказати слова подяки на адрес інституту і особисто господаря Леха Валенси за признану престижну премію. З'являється значною підтримкою для Алеся, що імпульс солідарності, який зараз виходить з Гданська, принесе свободу усім політв'язням у Білорусі. Живе Білорусь! Śledząc losy tego opozycjonisty, możemy mieć poczucie, że jego teraźniejszość jest naszą przeszłością, ale okazując mu solidarność, możemy mieć nadzieję, że nasza teraźniejszość będzie jego przyszłością. Алес Білецький to człowiek, jaki powodził siebie bardzo spokojnie, bardzo cicho. On znalazł sposób pomagać przede wszystkim tym, kto był represowany u nas. Szczerze powiem, że i mnie on pomógł. Ja jestem dumny, że u nas są takie ludzie jak Алес Білецький. Żywie Białoruś! Zgodnie ze starym hasłem, zło dobrem zwyciężać, brak wolności demokratyczną budowlą. Ja głęboko wierzę, że nie staniemy w tym poszukiwaniu, nie staniemy w wspieraniu innych.